bardzo konkretne pytania. Tu musi być wszystko jasne. Dzień dobry, to jest program Ewa Bugała, wszystko jasne. A moim gościem jest dzisiaj profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To, panie ministrze, sytuacja jest dramatyczna. Trwa ewakuacja Nysy. Słyszymy też, że trwa ewakuacja w Paczkowie, w takiej miejscowości, bo pękła tama. Jak to wszystko wygląda? No, wygląda dramatycznie, nie ma co do tego wątpliwości, dlatego wszystko, co dzisiaj trzeba robić bezwzględnie, to organizować pomoc. Widząc to, co tam się dzieje w Nysie i w innych miejscach, w których miasto zostało wręcz całe zalane, czy w Kłodzku, trzeba dzisiaj organizować pomoc dla powodzian. Ta pomoc musi być bardzo daleko idąca, dlatego to robimy. Uruchomiliśmy zbiórkę artykułów, wody, wszystkiego, co jest potrzebne w naszych biurach poselskich w całym kraju. Jesteśmy w łączności z naszymi kolegami na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i będziemy w ciągu paru dni dostarczać tam te wszystkie produkty zbierane, a oni będą to dystrybuować. Dzisiaj pomoc jest rzeczą najważniejszą. I to jest pomoc, o której mówi pan, panie ministrze, ale też słyszymy o tej pomocy, o której mówi premier Donald Tusk. I mówi o tym, że 1 000 000 000 złotych będzie przeznaczone. Pomoc doraźna to jest 10 tysięcy, no i też 100 tysięcy, do 100 tysięcy, jeżeli chodzi o remont mieszkań, a do 200 tysięcy, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne. Co pan sądzi o tej pomocy? Proszę państwa, wolne żarty i kpiny. Cóż to jest miliard? Co to jest 1 000 000 000 złotych? Za 1 000 000 000 złotych to myśmy wyposażyli szkoły podstawowe w całym kraju w ciągu jednego roku, najnowocześniejszy sprzęt. Tu mamy do czynienia ze zniszczeniami potężnymi miast i miasteczek Polski południowo-zachodniej. Mamy do czynienia z utratą dobytku, mienia, z utratą miejsc pracy, bo przecież ludzie dzisiaj nie mają gdzie wrócić do pracy. Pozalewane, poniszczone sklepy, zakłady fryzjerskie, cukiernie, restauracje, fabryki. Dzisiaj mamy zniszczenia infrastrukturalne niebywałe, a słyszymy od rządu, że chce pożyczać samorządom na odbudowę infrastruktury. Myśmy ładowali pieniądze w samorządy, w Polskim Ładem, Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych po to, żeby tworzyć także miejsca pracy, ale po to, żeby unowocześnić Polskę, budować drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, autostrady, szkoły rozbudowywać, modernizować place miejskie. Dzisiaj to wszystko jest zniszczone. Widzimy to zresztą na naszych ekranach. Widzimy to, co jest w Lądku Zdroju po ujściu wody. Zniszczenia są ogromne. A oni chcą 100 milionów złotych w pożyczkach dla samorządu, a 1 000 000 000 złotych w ogóle. 1 000 000 000 złotych to jest kropla w morzu potrzeb. Jaka powinna być? Wyobraźcie sobie państwo, że dzisiaj macie całkowicie zniszczony budynek mieszkalny i macie dostać dopiero 8 tysięcy złotych plus 2 tysiące. To 10 lat temu, no przesadzam, 8 lat temu przy zniszczeniach wichury wypłacaliśmy w ciągu 24 godzin od przejścia trąby powietrznej, w ciągu 24 godzin jako doraźną pomoc. Oni dzisiaj to dopiero zapowiadają. Panie ministrze, jaka teraz powinna być ta pomoc, skoro 1 000 000 000 to mało? My dzisiaj w specustawie, którą w projekcie ustawy, który składamy do laski marszałkowskiej, po pierwsze żądamy nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, nadzwyczajnego natychmiast. Po drugie przedstawienia raportu z tego wszystkiego, co się działo. Po trzecie uchwalenia naszej ustawy, w której proponujemy co najmniej 25 tysięcy złotych, nie 10 tysięcy złotych, doraźnej pomocy natychmiast dla wszystkich, którzy ucierpieli. Byśmy potrafili to wypłacać w ciągu 24 godzin. Dlaczego do tej pory to nie jest uruchomione, tylko jest zapowiedź? Dlatego, że państwo dzisiaj nie działa tak, jak powinno działać. I proponujemy nie 200 tysięcy złotych, tylko 100% w odbudowie bądź w wyremontowaniu mieszkań, bo ludzie dzisiaj tego potrzebują. Dzisiaj państwo na to stać, bo budżet państwa... Czyli pełne pokrycie odbudowy. Proszę państwa, jeżeli my dzisiaj w budżecie mamy 700 miliardów złotych, a za platformy jeszcze w 2015 było tylko 210 miliardów, to mamy naprawdę 160-procentowe zwiększenie budżetu i stać państwo polskie na to, żeby nieść pomoc, bo to jest również przywrócenie godności tym ludziom, miejsc pracy i pewności bytu. Panie ministrze, to przerwę na moment naszą rozmowę, bo słyszę, że w Paczkowie jest nasza reporterka Zofia Niechciał, która opowie nam o tym, jak wyglądają te zniszczenia, bo właśnie tam w Paczkowie trwa teraz ewakuacja, pękła tama. Zofiu, mam nadzieję, że nas słyszysz. Powiedz, jak wygląda sytuacja. Tak.
Proszę Państwa, dosłownie przed chwilą udało nam się do Paczkowa dojechać. Jesteśmy na terenie miasta, ale tak naprawdę kryzys trwa na terenie całej gminy. Ze mną burmistrz właśnie miasta i gminy, pan Artur Rolka. Proszę powiedzieć, wspomniał pan wcześniej, że no właśnie wszyscy zainteresowali się Paczkowem dopiero wtedy, kiedy tąpnęła tama topola. Natomiast ten kryzys u was trwa już od 4 dni tak naprawdę. Wychodzi na to, że taka jest poza życia smutna. Natomiast mówiąc wprost, my jesteśmy położeni bezpośrednio przy granicy z Czechami. W Jesenikach Niż Genueński przyniósł olbrzymie opady deszczu przynajmniej 5 dni temu. My byliśmy przygotowani częściowo na przyjęcie wody, ale nie na taką skalę. I tak naprawdę od piątku pracowaliśmy na kilku dorzeczach prawostronnych Nysy Kłodzkiej w 4 miejscowościach. W sobotę doszło do tego jeszcze kolejne miejscowości, łącznie na 12 sołectw na terenie gminy Paczków. W 11 były prowadzone działania związane, w 10 były prowadzone działania związane z podtopieniami lub wystąpieniem wysokiego ryzyka powodzią. Mamy zniszczoną sieć drogową, mamy zniszczoną sieć kanalizacyjną. Natomiast nie tylko to oczywiście, mieszkańcy bardzo mocno ucierpieli przynajmniej w 10 sołectwach. A dzisiaj jeszcze o godzinie, jak przypuszczamy, o 6 rano, bardzo mocno zaczął się podnosić poziom wody na zbiorniku paczkowskim w sołectwie Kozielno. Z czego to wynikało? Okazuje się, zbiornik Kozielno jest poniżej zbiornika Topoli. To są takie kaskady. I na zbiorniku Topola została przerwana, dokładnie odczytam, żeby nikogo nie urazić, ale to jest jednoznaczne z tym, że to jest wał. Zniszczony przelew powodziowy na zbiorniku Topola. Powstała olbrzymia wyrwa i na tą chwilę, na godzinę 6 rano, bardzo mocno zaczął się podnosić poziom wody na zbiorniku Paczków. Można powiedzieć tak, do tego momentu był kontrolowany czy niekontrolowany wpływ tego, co wpłynęło z Nysy Kłodzkiej do zbiornika Topola, to musiało wypłynąć. To były olbrzymie masy wody, bo przepływ nawet sięgał 1600 metrów sześciennych na sekundę. Natomiast ta ilość wody wpływała jedną tamą, a w momencie przerwania zaczęło wpływać już dwoma źródłami. Powstała fala powodziowa, ona się rozeszła co prawda w trakcie na zbiorniku paczkowskim, ale bardzo mocno spiętrzyła wodę. Do jakiego poziomu nie wiem, ale proszę mieć świadomość, że Paczków położony bezpośrednio przy korycie rzeki Nysa Kłodzka jest zalewany w pewnej części, przynajmniej kilka ulic, gdy jest zrzut na zbiorniku na poziomie 350 metrów sześciennych na sekundę. Dolewano, oczywiście my to rozumiemy, jest powódź, są sytuacje kryzysowe, widzieliśmy co się działo w Kotlinie Kłodzkiej i przyjmowaliśmy z pokorą spiętrzanie wody. Później już niekontrolowany przepływ, który wynosi momentami 1600 metrów sześciennych na sekundę. Skutkiem tego było zalanie przynajmniej 1/4 ulic położonych na terenie naszego miasta. Tak naprawdę, gdy tylko dowiedziałem się od kierownika zarządzającego tymi zbiornikami, to było 14 września o godzinie 14, że będzie przepływ na poziomie 1450 metrów sześciennych. Od razu rozpocząłem działania z sztabem kryzysowym. Przenieśliśmy działania z południowej części gminy częściowo na Paczków, bo sytuacja wydawała się wręcz bardzo poważna. Jak poważna, nie wiedzieliśmy, że dojdzie do tego, że niestety zostanie ten wał przerwany, który bardzo mocno spiętrzy wodę i będzie zagrażał bezpośrednio już życiu mieszkańców. Ja 14 ogłosiłem dobrowolną ewakuację mieszkańców na tych wszystkich ulicach, które mogły zostać zatopione. Mieszkańcy reagowali w różny sposób. Wielu jakby nie czuło do końca tej presji i powagi sytuacji. Bardzo dziękuję policji, Państwowej Straży Pożarnej, ochotnikom strażakom, że w tym dniu w nocy chodzili dom w dom, mieszkanie po mieszkaniu i informowali, jak poważna jest sytuacja. Natomiast w dniu dzisiejszym, gdy otrzymałem informację od RZGW, Wody Polskie, zarządca zbiorników z Wrocławia, o godzinie 10:54, kilka godzin po przerwaniu tego zbiornika, podjąłem natychmiastowe działania związane z przymusową ewakuacją.
Tutaj też dziękuję między innymi tym wszystkim służbom, które wcześniej wymieniłem, i WOT-owi, bo sprawnie przebiegła cała akcja. Około 2000 osób ewakuowaliśmy z tych miejsc, które mogło zostać zalane. Jakie to miejsca? To konkretne miejscowości? Powiem dokładnie. Na początek mówię o Paczkowie. To jest mniej więcej 1/3 miasta Paczków, łącznie tutaj z tym obszarem, na którym się mieścimy, z rynkiem. Widzimy wszędzie porozkładane worki poprzez mieszkańców, pracowników urzędu i WOT. Natomiast to są też miejscowości Kozielno i to oczywiście ta ewakuacja dotyczy dolnej części sołectwa Kozielno, bezpośrednio przyległego do jeziora. Wcześniej ogłosiłem ze względu na wysoki stan wody. Tam macie informacje państwo, kiedy ewentualnie ta woda, ta fala może dotrzeć? Nie mówimy o fali, mówimy o wysokim poziomie. Wysoki poziom był o 6 rano i on się przeniósł na kolejne godziny na Paczku. My tu mieliśmy wystąpienie lokalnych cieków wodnych. Teraz się utrzymuje wysoki poziom tych cieków. Natomiast Nysa Kłodzka idzie korytem i nam zalała dużą część sporą część miasta po stronie lewostronnej Nysy. Natomiast miejmy świadomość, że też jedna z miejscowości, Stary Paczków, graniczy z wałem od dużego naporu, ma z wody już za zbiornikiem zapaczkowym. Tam też musiałem ogłosić w dolnych częściach tego sołectwa przymusową ewakuację. Można powiedzieć tak, w 2 godziny udało nam się zmotywować, zmobilizować mieszkańców, przeprowadzić sprawnie akcję, za to wszystkim służbom dziękuję. Natomiast na chwilę obecną ci mieszkańcy albo mieszkają w swoich rodzin, albo u znajomych. My byliśmy przygotowani od 2 dni na to, żeby przyjąć dużą liczbę mieszkańców ze względu na lokalne podtopienia i tak zwaną cofkę Nysy Kłodzkiej przez wysoki poziom wody w zbiorniku Odmuchów. Przyjmujemy w naszych szkołach, przyjmujemy w naszym centrum sportu, natomiast, i też oczywiście dostarczamy ciepłe posiłki, natomiast nie ukrywam, że mam bardzo wiele pytań, kiedy mieszkańcy mogą wrócić do domu. Ja odpowiem dzisiaj, ja tego nie wiem, dlatego że chcąc być odpowiedzialny, a jestem odpowiedzialny za również ludzkie życie, chciałbym móc odpowiedzieć. Jesteście bezpieczni, możecie wracać do swoich domów. Dostałem informację od Wód Polskich z Wrocławia lub od wojewody opolskiego, że zbiornik w Paczkowie na wzór tego, co stało się dzisiaj o 6 rano na zbiorniku Topola, nie powtórzy jego losu. To znaczy jest stabilny, jest technicznie przygotowany po tym ciężkim naporze wody, jaki otrzymał kilkukrotnie, bo przecież szły fale z Dolnego Śląska, z Barda, z Kłodzka, z pękniętej tamy w Bystrzycy Kłodzkiej. Cała masa wody przyszła już wielokrotnie do Paczkowa na te 2 zbiorniki. No a tu jeszcze nie incydent, ale katastrofa ze zbiornikiem Topola na pewno spowodowała jakąś ingerencję niekorzystną na zbiornik paczkowski. Jeżeli się okaże, że nie otrzymam informacji, nie będę mógł znieść stanu przymusowej, pomóżcie mi już teraz tu. Przymusowej ewakuacji. Na to do momentu, dopóki woda bardzo mocno nie zelżeje i będę pewien, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, trzymamy rękę na pulsie w Paczkowie. Na razie jest stabilnie, ale tak jak przed chwilą powiedział włodarz miasta, bardzo prosimy o cierpliwość. Bardzo proszę być też odpowiedzialnym i mieć świadomość, że nawet jeżeli na tę chwilę niewiele się dzieje, to w każdej chwili mamy przykład z wielu miast na terenie Kotliny Kłodzkiej, że w każdej chwili ta sytuacja może się zmienić. Wszystkie te tamy, o których mówimy, tak naprawdę są bezpośrednim źródłem wszystkich tych późniejszych katastrof i powodzi, dlatego nikt nie wie, jak długo wytrzymają napór wody, stąd też bardzo prosimy o czujność i o cierpliwość. Dziękuję Zosiu za te relacje. A my wracamy do naszej rozmowy. Profesor Przemysław Czarnek jest gościem programu Ewa Bugała, Wszystko Jasne. I pytanie w takim razie o tę sytuację, bo w Paczkowie ewakuacja, w Nysie ewakuacja. I tutaj padły takie znamienne słowa, myślę. Burmistrz powiedział o tym, że od piątku trwały prace, a premier mówił w piątek, nie ma powodów do paniki. Tu mogę powiedzieć, szanowni państwo, jako wojewoda lubelski z 4-letnim doświadczeniem, zresztą dzisiaj mówiliśmy to razem z kolegami z Małopolski i z zachodniego Pomorza, że to, co dzisiaj obserwujemy, jeśli chodzi o działanie państwa polskiego, to jest kompromitacja.
My oczywiście jesteśmy ogromnie wdzięczni, trzymamy kciuki i modlimy się za służby, za policję, za straż pożarną, za druhów z ochotniczych straży pożarnych, za straż graniczną, za wojska obrony terytorialnej, tak wyśmiewane przecież przez obecną ekipę, bez których dzisiaj nie byłoby tej pomocy. Wojska obrony terytorialnej. Ale o pomoc zawnioskowano w sobotę. To jest ale po pierwsze o pomoc zawnioskowano dopiero w sobotę, przecież słyszeliśmy z ust pana burmistrza przed momentem, że od piątku już paczkowie trwają pracę, a więcej, po stronie czeskiej alarm podnosił się już w środę, w czwartek. Dlaczego nie zawnioskowano o te służby wcześniej? Dlaczego wojska nie postawiono stan gotowości, zanim ta fala przyszła? Dlaczego nie zarządzono ewakuacji, również mienia, sklepów, hurtowni, zakładów pracy? Bo można było wiele rzeczy uratować. Dzisiaj to wszystko pływa. Dlaczego premier jeszcze w piątek mówił, że prognozy nie są alarmujące? To znaczy, jaki miał przekaz do społeczeństwa? No nie ewakuujcie się, bo jak nie są prognozy alarmujące, to wszystko przejdzie bokiem. To jest jedna wielka kompromitacja, która dzisiaj kosztuje ogromnie wiele, jeśli chodzi o mienie każdego z mieszkańców tamtych terenów, ogromnie wiele, jeśli chodzi o miejsca pracy, bo ludzie zostają dzisiaj bez pracy, nie tylko ci, co prowadzą działalność gospodarczą, ale również ci, którzy byli u nich zatrudniani. Ogromnie wiele, jeśli chodzi o infrastrukturę, ogromnie wiele, jeśli chodzi o dobytek w domach. Ludzie powychodzili z domów i pozostawili wszystko na miejscu. Słyszeliśmy relacje, że łącznie z pieniędzmi, ze sprzętem, bez niczego, panie nawet ministrze, bez ładowarki. Ja słyszę, że jest cała lista zarzutów, pan tu wymienia, ale ja muszę powiedzieć, co by powiedział premier na to. Bo premier napisał tak na Twitterze, na X-ie: polityka musi ustąpić miejsca Solidarności. No i dlatego tę Solidarność dzisiaj okazujemy i wzywamy. Dzisiaj na Lubelszczyźnie trwa zbiórka darów. Dzisiaj przedstawiamy projekt ustawy, który ma zwiększyć zdecydowanie pomoc dla powodzian, bo ten miliard to są żarty, to jest śmiech na sali. Na nielegalną TVP, przejętą nielegalnie, premier wydał 3 miliardy złotych, a na powodzian w tej sytuacji, którą państwo widzicie, miliard złotych, przecież są kpiny całkowite. Proszę państwa, dzisiaj trzeba pomagać, ale trzeba też wiedzieć, że ten kryzys się nie skończył, że nie wiadomo, co będzie dalej. Widzieliśmy przed momentem sceny z Ostrawy, gdzie puściły wszystkie zabezpieczenia i całe miasto jest zalane. Przecież ta woda przyjdzie do nas za chwilkę. Jesteśmy w pełnym zagrożeniu cały czas w tych miejscach, gdzie jeszcze fala nie dotarła. W związku z tym dzisiaj trzeba mobilizacji państwa, rzeczywiście koordynacji działań. Co to za znaczy? Mała jest mobilizacja dzisiaj? Jak słyszeliśmy przed momentem z ust pana burmistrza, że utrzymał informację od Wód Polskich o 10:54, podczas gdy to pęknięcie nastąpiło kilka godzin wcześniej, to natychmiastowa powinna być komunikacja, żeby można było ratować jak najwięcej. Dzisiaj to państwo nie działa tak, jak powinno działać. Oni są wszyscy porozrzucani, sami nie wiedzą, co robić, steroryzowani przez tego Tuska, który na wszystkich tam furczy. Wszyscy są przestraszeni, nie mają pojęcia, co w ogóle, czy mają zarządzać. W Wodach Polskich, przed momentem rozmawiałem z bardzo wysoko postawionym dyrektorem Wodach Polskich, który tworzył to przedsiębiorstwo również i który pokazuje już mi potężne wady tego działania. Choćby nieracjonalne w ogóle gospodarowanie tymi zbiornikami retencyjnymi, które myśmy wybudowali przy protestach pani Zielińskiej, chociażby wiceministra. Ale zbiorniki retencyjne to jest właśnie osobny też temat, bo tutaj mam fragment interpelacji posłów z Zielonych. Urszula Zielińska, obecna wiceminister klimatu, podpisana pod tym. W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. 2020 rok. I dzisiaj ta pani stoi koło pani Henik-Kloski, prawda? Pani Zielińska i udaje, że pomaga powodzianom. Ona pierwsza powinna być podana do dymisji z uwagi na to, że to zagrożenie jest spowodowane tym, że tych zbiorników retencyjnych nie ma tyle, co powinno być. Gdyby nie te, które zbudowaliśmy, gdyby nie ten Racibórz, który teraz się wypełnia, gdyby nie te 4 zbiorniki, które pomimo potężnych protestów pani Welichowskiej, wicemarszałek Sejmu, dzisiaj skandaliczne zachowanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni, na pytanie dziennikarza Republiki, bo przecież telewizja nie jest puszczana, wyrzucana jest, szanowni państwo, z zarządzania kryzysowego. Tak, na pytanie dziennikarza Republiki, dlaczego, czy rozmawia już z panią wicemarszałek Sejmu, która blokowała rozwój zbiorników retencyjnych właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, pytał się marszałek Sejmu, co zrobił dziennikarz, żeby te zbiorniki powstały. Otóż zrobiliśmy ogromnie wiele, żeby powstały, bo dzisiaj byłaby sytuacja jeszcze gorsza. Ci ludzie dzisiaj wprowadzają chaos w państwie, ponieważ powyrzucali tych, którzy pracowali wiele lat w Wodach Polskich. To nie byli ludzie zatrudniani przez nas. To byli specjaliści, którzy się na tym znali, pozatrudniani tam ludzi, którzy realizują być może nieraz program Pierwsza Praca i stąd to całe zamieszanie. Bogu dzięki, tylko niech pani pozwoli mi dokończyć tutaj rzecz. Bogu dzięki, że mamy znakomite służby Państwowej Straży Pożarnej, znakomite służby Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej, świetnie wszyscy wyposażeni w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gigantyczne nakłady na wyposażenie i dzisiaj można używać tego, tylko oczywiście racjonalnie i w odpowiednim czasie, a nie tak, że Tusk w piątek mówi, że nic się nie dzieje, podczas gdy już w Czechach, gdzie w środę czy w czwartek były alarmy, a pan burmistrz mówi, że od piątku trwało ratowanie miasta. Ale powiedział pan o tych zbiornikach retencyjnych, a politycy Platformy mówią, że oni wybudowali dłuższe wały przeciwpowodziowe niż wy. No, w wałach są rzeczywiście dużo lepsi od nas.
i to przenośnie, i to dosłownie. A dosłownie, to szanowni państwo, kiedy zostałem wojewodą lubelskim w 2015 roku w grudniu, to pierwsza rzecz, za którą się wziąłem, to dokończenie obwałowania. Istotnie oni budowali te wały, dlatego że w 2010 roku wielka powódź zniszczyła wały w wielu miejscach w Polsce, więc trudno, żeby ich nie budowali. Wybudowali ich dużą część, myśmy dokończyli obwałowanie, dokończyliśmy całość obwałowania. Cała Lubelszczyzna jest dzisiaj bezpieczna, jeśli chodzi o obwałowanie. To po pierwsze. Po drugie, czy państwo słyszeliście, żeby problemem w tym wypadku były wały? Nie. Problemem w tym wypadku są dwie rzeczy. Po pierwsze, brak wystarczającej jeszcze zbiorników retencyjnych, zła obsługa zbiorników retencyjnych, brak komunikacji ze społeczeństwem i wprowadzanie w błąd. Służby działają prawidłowo? Służby działają tak, jak nimi zarządzają odpowiednie jednostki państwa. Jeśli jednostki państwa nie wnioskują o na przykład udział Wojsk Obrony Terytorialnej, tylko robią to dopiero w sobotę, w Czechach w środę się lało. Ci w Paczkowie w piątek się przygotowali, a wojewoda dolnośląski, który zresztą notabene był wcześniej chyba starostą z tamtych terenów, wnioskuje o użycie wojsk dopiero w sobotę. Co to jest? Te wojska powinny być tam już w piątek i ewakuować tych ludzi. Panie ministrze, jeszcze jedno ważne pytanie. Czy spółki Skarbu Państwa powinny się zaangażować w pomoc? Oczywiście, że tak. Wszyscy się powinni zaangażować w pomoc. Tylko, ale zyski mają pieniądze. No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że myśmy wyposażali także jednostki dzięki Orlenowi w rozmaity sprzęt, dzięki Funduszowi Sprawiedliwości, opluwanemu dzisiaj i za które siedzi dzisiaj w więzieniu choćby ksiądz Michał Olszewski. Są świetnie wyposażone jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, świetnie wyposażone służby. Państwo polskie doinwestowało wszystkie te działania również i wyposażenie, które jest niezbędne do szybkiego usuwania szkód wynikających z powodzi. Tylko trzeba tym umieć zarządzać jeszcze. A służby są od wykonywania rozkazów. Wojska Obrony Terytorialnej nie są od tego, żeby same pytać się premiera, czy mogą jechać. Premier jest od tego i powinien zwołać sztab kryzysowy wojewodów już w czwartek albo w środę, kiedy widział, co się dzieje w Czechach, i zapytać wojewodów, jak wygląda sytuacja, i zażądać od nich natychmiastowego zadysponowania, zawnioskowania o Wojska Obrony Terytorialnej, o specjalne wojska, bo przecież wszyscy widzieli, co się dzieje. Ja we Włoszech będąc czytałem, co się dzieje w Czechach, a tu w piątek premier mówi, że nic takiego się nie dzieje, bez paniki, prognozy nie są alarmujące. Kompromitacja, która kosztuje ogromnie wiele pieniędzy, cierpienia, a także życia. Jeszcze zapytać o te słowa premiera o demokracji walczącej. Jak to będzie z tym stosowaniem prawa w Polsce? I czy to jest w ogóle dopuszczalne w państwie prawa? Czy przypominacie sobie państwo choćby z kart historii, a ci starsi przypominają sobie jeszcze z własnego życia sytuację po 1944 roku w Polsce? Co mówili komuniści? Że w czasach II Rzeczpospolitej był faszyzm i dlatego trzeba zlikwidować ten faszyzm i wprowadza się demokrację ludową. W gruncie rzeczy po 1944 roku skończyliśmy z demokracją w Polsce na długie 40 lat, bo wprowadzili tak zwaną demokrację ludową. Każdy, kto walczy z demokracją, próbuje wcisnąć społeczeństwu, że on chce większej demokracji, dlatego opatrują jakimś innym przymiotnikiem. Komuniści mówili o demokracji ludowej po to, żeby nie stosować demokracji. Czyli to dla pana oznacza koniec demokracji? Oczywiście, że tak. Tusk stosuje demokrację walczącą i sam mówi, że nie będzie przestrzegał prawa. Ja apeluję do moich kolegów z Platformy Obywatelskiej. Macie jeszcze chwilkę czasu, do tych, którzy już się boją tego, co robi Tusk. Macie jeszcze chwilkę czasu, ale to są końcowe fragmenty tego czasu, na to ocknięcie się i spowodowanie, żeby ten człowiek przestał niszczyć Polskę, przestał niszczyć praworządność, demokrację, przestał łamać podstawowe wolności prawa człowieka, bo wszyscy za to odpowiedzieli. Bardzo ciekawa odpowiedzi na pana apel. Na pewno jak będzie gość z Platformy Obywatelskiej, to o to zapytam, ale my musimy już kończyć. Serdecznie dziękuję, profesor Przemysław. Trzymajcie się tam, Czarnek. Nasi powodzianie, a my będziemy z wami, będziemy nieść pomoc do samego końca. Ratujcie życie, ewakuujcie się, jak życie uratujecie, to zresztą sobie poradzimy. Profesor Przemysław Czarnek był gościem programu Ewa Bugała. Wszystko jasne, dziękuję serdecznie. Dziękuję oczywiście państwu i do zobaczenia.